strona tego medalu. To jest strona pisarska. Otóż dobry pisarz to jest taki, który presupozycję potrafi wykorzystać do opisywania tego, czego już poza zdaniem nie musi opisywać. To jest umiejętność, która pozwala pisać teksty zwięzłe, a dobitne, dosadne, dochodzące do czytelnika, budujące sceny, fabuły i tak dalej, i postaci. Właśnie dzięki stosowaniu, budowaniu zdań, z których wynika dużo więcej niż z samego zdania. I presupozycja to jest jakby przeciwieństwo indukcji. Mianowicie to jest dopiero przeciwieństwo indukcji, nie dedukcja. Mianowicie od ogółu, czyli od zdania, w którym jest jakaś kwintesencja, wychodzi się do szczegółów. Te szczegóły dopowiada sobie czytelnik, odbiorca. Pamiętajmy o tym, że zawsze mamy do czynienia z trzema elementami. Nadawca to jest pisarz. Nośnik to jest bardzo ważne. W nośniku są tylko znaki graficzne albo dźwięki. Żadnych treści nie ma. I jest odbiorca. Przecież w nośniku te literki nic nie znaczą. To, co one znaczą, to nam się tylko wydaje, że one znaczą. Tak naprawdę one są przetwarzane dopiero w mózgu. One zaczynają znaczyć dopiero wtedy, kiedy trafią do mózgu odbiorcy. Wtedy nabierają znaczenia, dlatego też odbiorca jest tutaj. I należy na teksty patrzeć zawsze z dwóch stron. Od strony nadawcy i od strony odbiorcy. Nadawca chce przekazać pewne treści, ale musi wiedzieć, co odbiorca odbierze z tego. I odwrotnie, odbiorca powinien być tak sterowany przez nadawcę, żeby domyślał się, co nadawca chce mu powiedzieć. Tak? To dotyczy również zjawiska presupozycji, ale też i całości utworów. Tyle na dzisiaj teorii. I myślę, że dwie panie się zgłosiły ze swoimi wierszami. Czy obie są? Przepraszam, ja mam pytanie. Kura domowa doszła do domu? Doszła, tak. Ale ja nie przeczytałem, mam na to moje doszły. To są opowiadania, tak? Mam nadzieję, że nie dłuższe niż... Tak. Proszę Państwa, teraz jeżeli chodzi o czytanie. Strona maszyny opisu znormalizowanego to jest 30 linijek na stronie. 30 linijek tekstu. Tu jest więcej, tu jest 40, są dwie. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem. A strona maszynopisu znormalizowanego to powinno być również 1800 znaków, mniej więcej, razem ze spacjami. To są takie miary drukarskie, które są bardzo ważne, dlatego że na przykład wiadomo, że 1800 znaków, czyli stronę maszynopisu znormalizowanego, czyta się 3 minuty średnio. Radości, choć do szczęścia im daleko, bo nie ma tu zbieżności interesów. Zamiast siedzieć jak zwykle w ciepłym fotelu przed telewizorem z piwem, muszą odstać swoje w kolejce po kwiaty i o zgrozo naruszyć swoje ciułany potajemnie za skórniaki. Generalnie jednak jest miło i kolorowo. Wszędzie kwiaty i wszyscy starają się być tego dnia uprzejmi, a panie uśmiechając się rozsyłają kocie spojrzenia nawet tym, z którymi na co dzień drą koty. Ale okazuje...